mówimy, że teraz trzeba się skoncentrować rzeczywiście na rzeczach najważniejszych, żeby człowiek był przyzwoity, żeby człowiek był uczciwy, a na takie rzeczy jak pochód, parada LGBT w Warszawie w tym roku czasu nie miałyśmy, no bo wiecie Państwo, najważniejsza jest mądrość, a głupota, po co mamy popierać głupotę? Oczywiście, że może dla kogoś to jest istotne, że to jest ważne, ale związki męsko-męskie, związki damsko-damskie są krótkie, krótkowzroczne, to się wszystko kupi nie trzyma, ja już nie mówię, że w ogóle te małżeństwa kupi się nie trzymające, trzecie się rozpada. Ale nie mamy czasu dzisiaj, proszę Państwa, na czubków w Warszawie, już nie mówiąc, że ci, co na tę mszę chodzą, to są też czubki, bo chodzą na mszę, a w ręku nigdy nie miała baba Biblii, nie wie co to Pismo Święte. Jakaś makryna mieczysławska się objawiła, to co, czcić jej tłuste golenie? A gdzie Słowo Boże? Nawet papież powiedział, że tłusta baba miała trochę nie po kolei w głowie.